Cześć ludzie, dziś rzucimy okiem na kolejny Wicastone, tym razem jest to Antivenom. Od razu na wstępie was przeproszę, ale jestem trochę przeziębiony, dlatego pewnie będę pociągał nosem, także przykro mi za to. Tak, Antivenom jest jedną z moich starszych figurek. Jest zrobiony w całości z regeneratora od Neki z serii Resident Evil 4. A regenerator został trochę przycięty, jak widzicie, ma sporo tych kolców, które także na sobie miał przy okazji Antivenom od Marvel Select. Miał ich, no tak, ten regenerator miał ich strasznie dużo na klacie i na plecach, musiałem je wyciąć, zakleić dziury w niektórych miejscach, czy tam coś spiłować. Reszta to już sama farba. Jak widzicie, nie jest kompletnie biały. Możecie zobaczyć go z bliska, tylko niech się kamera skupi. Można powiedzieć wręcz, że on praktycznie w ogóle nie jest biały. Samo ciało jest pomalowane, jeśli dobrze pamiętam, 4 czy 5 warstwami różnych kolorów. Zaczynając od czarnego, przechodząc przez kilka szarych do białego, które widać, no nie wiem, tutaj na przykład na nogach widać, że jest biały. W zależności od tego, jak mi pędzel padł. Myślę, że efekt jest bardzo fajny, szczególnie kiedy doda się tego pająka, który ma te białe obramowania, żeby go tak było dobrze widać, żeby oddzielało. Głowa... nie mam za bardzo jak jej pokazać. Jest za duży. Głowa jest... Jedyna czerwień jest w środku ust i trochę na oczach. One są czerwono-białe. Nie wiem konkretnie, czy najpierw były czerwone z białym drybrushem, czy na odwrót. Aha, i ogólnie symbol też ma z jaśniejszego, znaczy z ciemnego, szarego drybrushem też jest pociągnięty. Ogólnie tylko ten biały, białe obrumowanie jest jednym kolorem, które jest jedną warstwą kolorów na nim, można powiedzieć. Głowa ma strasznie ograniczony zakres ruchu na boki. Trochę do góry, trochę na dół. Nie za dużo. Ogólnie jest jedna ze starszych figurek Neki, więc nie ma co oczekiwać, że się będzie bardzo ruszał. Ręce obie wychodzą do przodu. Można zakręcić dłonią i to tyle. 5 punktów. Nie za dużo, ale myślę, że jemu nie jest więcej potrzeba. To jest taki, jak widzicie, bardziej wystylizowany Antivenom z dłuższymi łapami, z brzuchem trochę. Nie wiem jak wam, mnie się spodobało to co z nim zrobiłem. Jasne, figurka Marvel Select jest o wiele lepsza od niego, ale no cóż, jest drogi, dlatego wolałem sobie zrobić Venoma sam. To właściwie tyle, wiecie, 3 minuty, nie za długo. Kurde, nie upadaj. Mam nadzieję, że się podoba. Mnie całkiem tak. I w takim razie do następnego, dzięki.